Generalnie na ten dungeonie można objąć kilka roadów z biciem trashu i bossów, ale ja zacznę od chyba takiego standardowego. Na trashu przed pierwszym bossem, czyli przed tym dużym dinozaurem, będą małe dinozaury, które skaczą i kliwują. Poza tym to nic nie robią. Jeżeli chodzi więc o pierwszego bossa, to jest on banalnie prosty. Tank powinien trzymać go blisko ściany, ponieważ kiedy zacznie kastować Terrifying Visor, to musicie się schować właśnie za tą ścianą. Jeżeli tego nie zrobicie, to dostaniecie fira. Kiedy wejdziecie w szkieletory na podłodze, to zrespią się właśnie ady, które trzeba będzie ubić. Więc nie wchodźcie w nie, no i chowajcie się za ścianą, bo przez fira możecie w nie przypadkiem wejść. Fira na szczęście można zdispelować, jeżeli ktoś nie da rady uciec. Kiedy boss będzie kasował skilla Pursuit na losową osobę, to musicie go kajtować, ponieważ będzie za wami biegł z chęcią zjedzenia was. Jak was zje, to zazwyczaj skończy się to detkiem, jeżeli nie jesteście tankiem, więc lepiej tego uniknąć kajtując bossa. Możecie jednak całkowicie skipnąć te fazy używając vanisha albo jakiś podobny skill w przypadku innej klasy, który wyłączy was z kombatu. Uciekając przed nim uważajcie, żeby nie wejść w szkielety na podłodze. Kiedy tank otrzyma debuffa serrated thief, to użyjcie defensywy, ponieważ będzie to dotka oraz będziecie otrzymywać o 50% więcej obrażeń. Poza tym to jest to banalny boss. Kiedy zbijecie dinozaura, to musicie wrócić na początek dunga i pójść w lewą stronę. Niech tank pójdzie przodem, ponieważ czają się tutaj niewidzialne boby, które stunują pierwszy napotkany target na 3 sekundy oraz mocno biją, nakładając poisona. Możecie tutaj użyć jednak flary huntera, żeby ich odkryć, jeżeli go macie w party. Ogólnie trash przed drugim bossem jest w moim odczuciu dość nieprzyjemny. Żeby zabić tego dużego trolla, to musicie najpierw zbić totem, a duży troll nakłada bleeda na tanka na 20 sekund z Draenick Maul. Przeszkadzać wam będzie także szkieletor, który odpala Eye of Shielda, który redukuje damage taken u mobów aż o 90%. Stunując go, można oczywiście przerwać mu kasta. Biją także tanka z Shield basha. No i jest jeszcze jeden rodzaj moba, który kastuje Venom Blasta na losowych graczy. Kastują jeszcze Instable Hexa, zamieniając was z małego dinozaura na 5 sekund. Można zdispelować. Zielonych plam wiadomo trzeba unikać. A ta paczka, która jest tutaj pokazana teraz na materiale, zazwyczaj będzie skipowana, jak będziecie przechodzić bokiem. Drugi boss to kolejny duży troll, który jest nie do zabicia przez 3 totemy. Dopóki są totemy, to będą one regenerować bossowi HP. Musicie podzielić się więc na 3 grupy, żeby ubić totemy. Jednakże haczyk jest taki, że musicie wszystkie te 3 totemy zniszczyć w tym samym czasie albo w drobnym odstępie czasowym. Ponieważ jak tego nie zrobicie, to po chwili przywrócą sobie 100% HP i trzeba będzie ponownie je niszczyć. Od czasu do czasu boss będzie także skakać do losowego gracza, więc musicie wyjść z zielonego świderka. Kastuje także Noxious Stench, którego trzeba koniecznie interruptować. Ponieważ jest to skill AoE na wszystkich graczy, który dość mocno bije. Kiedy poradzicie już sobie z totemami, to z bossa będą wystrzeliwać zielone plamy. Tank musi kajtować bossa w umiejętny sposób, żeby nie zabrakło miejsca na bicie bossa, a w zielonych plamach wiadomo nie stoimy. Po pokonaniu drugiego bossa pora na kolejny trash, idąc schodami w dół. Tutaj są te same moby, które były przed drugim bossem, więc sunujcie szkieletory, kiedy channelują AoE Shielda oraz interruptujcie Hexa. Bramę otworzycie tą wajchą po lewej stronie. Idąc dalej spotkacie te małe dinozaury oraz pterodaktyle, które kastują Fira z Terrifying Screech. Koniecznie interruptujcie. Patrol, który znajduje się na środku, najczęściej będzie się skipować, ponieważ jest to dość nieprzyjemna paczka. Ale jakbyście na nią trafili, to uważajcie na skilla White Trash, który zadaje obrażenia wszystkim w obrębie 100 yardów. Czerwony dinozaur kastuje szarże na losowy target i stunuje wszystkich napotkanych na drodze. Trollica strzela w losowe targety oraz buffuje jej pety z Dynamite. Interruptujcie. Strzela także losowo ze skilla Dead Eye Aim, który jest mocnym skillem. Ale jak już mówiłem, najczęściej będzie się te paczki skipować. Najczęściej, jak nie za każdym razem. Jak już dojdziecie na drugą stronę mostu, to tam spotkacie moby, które biją tanka z Fervent Strike'a, ale można je stunować. Interruptujcie skilla Whitefire ze względu na mocny damage oraz dotkę. Na schodach musicie uważać, bo te maski zieją ogniem. Przed samym bossem po schodach będzie czekać na was jeszcze jedna paczka trashu, która składa się z tych samych mobów, co była na dole. Oraz dodatkowo skill Fury Enchant respi czerwone świderki na podłodze, więc albo ich unikacie, albo interruptujecie. Jak moby kastują Transfusion, to biją i przy okazji się leczą z tych plam krwi, które są na podłodze, więc lepiej je stunujcie. Jeżeli chodzi o tego bossa, to jest to złota trollica. Jak macie w party postać, która może rzucić jakiegoś trapa, to rzućcie ją w to miejsce, ponieważ będzie się tutaj respił ad, który będzie biegł do plamy z krwi, żeby ją skonsumować. Jednakże lepiej jest go ubić, ponieważ gdy tylko wejdzie w plamę, to plama zniknie, a będą nam one bardzo potrzebne. Otóż kiedy boss zacznie kastować skilla Transfusion, to będzie się leczyć za każdą plamę krwi przez 5 sekund. Musimy więc wszyscy wejść w jedną plamę, zanim dokończy kasta. Wtedy boss nie będzie się leczyć, a będzie otrzymywać obrażenia. Jeżeli dobrze to zrobicie, to na jednym takim kaście boss naprawdę może odebrać sobie sporą dawkę HP. Pamiętajcie tylko, że grając healerem musicie tutaj nieco więcej poleczyć, a depsi mogą użyć defensywek, żeby ulżyć healerowi. Poza tym to tank będzie otrzymywać o 300% więcej obrażeń od bossa w trakcie trwania buffa Gilded Close. Healerzy muszą zdispelować dotkę Molten Gold, ponieważ większość DPS-ów tego nie przeżyje. Uważajcie także na kulki ze złota, które będą się przemieszczać po pomieszczeniu z bossem. Jak ubiliście trollicę, to pora na ostatniego bossa. Musicie cofnąć się do miejsca, w którym były dinozaury, o których mówiłem, że zazwyczaj się je skipuje. Zaczekajcie, aż boss Chaos łaskawie otworzy wam przejście, włączając schody. Uważajcie na pająki, ponieważ mocno biją jak w nie wejdziecie i zostawiają plamę po drodze. Boss ten przy wbiciu 100% energii skastuje skilla Soul Rend. Każdy gracz zostanie oznaczony strzałką nad głową i w waszym miejscu zrespią się dusze oraz otrzymacie obrażenia. Więc najlepiej będzie, jak się zestakujecie, żeby wypuścić te dusze, szybko je ubić oraz możecie rzucić im jakiegoś stuna AoE. Pamiętajcie też, żeby zrespić te dusze dość daleko od bossa, żeby nie zdążyły do niego dobiec. Musicie te dusze ubić, zanim dotrą do bossa, ponieważ gdy to zrobią, to wszyscy dostaniecie dotkę, która w większości przypadków was zabije. W trakcie walki będą respić się pająki z takich małych fioletowych świderków na podłodze. Musicie na nie bardzo uważać, ponieważ gdy w nie wejdziecie, to nie dość, że otrzymacie spory damage, to jeszcze zostawią one plamę. Jak są małe, to po prostu chodzą w kółko, a jak staną się większe, to zaczną was gonić. Jeżeli macie jednak wparty osobę, która ma jakiegoś immuna w postaci paladyńskiej bańki lub żółwia jako huntera, to możecie je sołkować. Sołkować, czyli wejść w nie i je wyczyścić. Tankowie będą otrzymywać dość spore obrażenia ze skilla Skewer, więc użyjcie jakiegoś mitigation skilla. Jeszcze do niedawna można było interruptować skilla Wracking Pain, ale Blizzard stwierdził, że to zmieni, więc nie można go ani interruptować, ani dispelować. Healer więc musi po prostu przeleczyć was, a wy możecie użyć defensywek. Ogólnie jest dużo kajtowania na tym bossie przez te pająki. No i generalnie to tyle, jeżeli chodzi o ten dungeon. Dinozaur jest prosty, na dużym trollu trzeba się skoordynować z totemami, trollica dość mocno bije, a na last bossie trzeba naprawdę uważać na wiele rzeczy. Generalnie jest to prosty dungeon, jeżeli wszyscy wiedzą, co robić. I w sumie stęskniłem się za nim na Mythic+ach. Fajny ma klimaci. Ocenka 9 na 10. Jak się podobało, to zostaw suba, kciuka do góry i napisz w komentarzu, jak wam się podoba dungeon. Twitch, Discord, kanał Yandero Live oraz inne social media znajdziecie w opisie filmu. Trzymajcie się, hej!